młodzież ochronną podczas wejścia do strefy skażonej. Okej. Dużo tych instrukcji pojawiam. Bardzo dużo. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was przez te oto oknieje zaprosić do pójścia ze mną do opuszczonej jednostki wojskowej, w której znajdował się dywizjon rakietowy. Aczkolwiek powiem Wam, że dotarcie tam wcale nie będzie takie proste, no ale kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Chodźcie ze mną. Jestem już na tym terenie. Właśnie przykuły moją uwagę takie dziwne góreczki. Szukałem, czy to aby na pewno nie będzie jakieś schrony, bunkry, coś takiego, no i nie myliłem się, zobaczcie. Mamy tutaj wejście. Palamy sobie panelik. Latarat też w pogotowiu. Okej. To pewnie śluza dekontaminacyjna, aczkolwiek mogę się mylić. Za dużo Wam nie będę mówił o tych schronach, tym dywizjonie. Wyjście ewakuacyjne. Ponieważ sam za dużo nie wiem. Po prostu rano dostałem zielone światło od żony. Mówi, jedź sobie gdzieś tam pozwiedzaj. No to szybko wygooglałem, co jest u mnie w pobliżu. No i pojechałem. Muszę tu chyba się dokładniej rozejrzeć po tych góreczkach. A to może jak będę wracać. No, już jakieś się natknąłem na pozostałości betonowe. Tutaj nawet ceglane, tu kolejne betonowe. Kierunek chyba dobry. Sprawdzę, czy coś tutaj jeszcze jest. Też coś tutaj musiało być. No i nawet coś się znajduje. Pytanie, co to było? Co tu jest zbrojone? Nie wiem, czy wysadzone. Tu nie wiem, czy jakaś pozostałość jeszcze w czasach zimnej wojny. No na pewno tu mamy zburzony budynek. Ja idę dalej. No to mam pecha. Dzisiaj jest tu strzelanka. Można dostać w twarz. Co mi nie za bardzo pasuje. Tutaj właśnie spotkałem chłopaka, który się bawi. No ale no nic, zaryzykuję. No spróbuję, co mam zrobić. Nie po to jechałem tutaj tak daleko, żeby się nie pobawić również. Więc mam nadzieję, że nie będą do mnie strzelać. Nie, nie, mówię do siebie tutaj, bo ja kręcę, wie pan, na YouTube po prostu. O, zobaczmy, co tu jeszcze pozostało. O, tam widzę, że idą. Muszę uważać. Ale trafiłem. Niedobrze trafiłem. Chyba serio się będę musiał stąd oddalić, no bo co innego mam zrobić. Ojku, ojku, ojku. Dobra, idę z ręką w górze, że się poddaję. Może nie będą do mnie strzelać, co? Może. Żeby nie mówić, że ściemniam, to właśnie zaraz się tu chłopaki wszędzie chodzą z bronią. Dobra. Wiecie, tu mówi, że latają pociski, które mają nawet i 200 chyba metrów na sekundę, jak dobrze zrozumiałem. No ale zejdę sobie jednak tu. Zaryzykuję.
A co? O, dobra. To tak też może być, spoko. O, to fajnie wygląda, powiem wam. Jak ktoś nie zdążył, to stop klatkę proponuję. I tu też musiała być jakaś strefa dekontaminacyjna. Tu jest droga ewakuacyjna. Tu pozostałości za bardzo już nie ma. Tu włóż odzież ochronną podczas wejścia do strefy skażonej. Okej, dużo tych instrukcji, powiem wam. Bardzo dużo. Coś tu musiało się znajdować. Było zakratowane. Taką kratą niezbyt może mocną. Może agregaty tutaj się znajdowały na przykład. Mówię, nie chcę strzelać ani nic, bo dzisiaj jest taki troszkę spontan dla mnie. No powiem wam. Spore to. Naprawdę spore. Jakieś resztki wyposażenia jeszcze mamy tutaj, akurat wentylacyjne. Ciekawe, jeszcze tak nie widziałem zrobionych rur. A tu już raczej do wyjścia się kieruję, tylko nie chciałbym dostać strzała, więc najpierw kamera. Nic. Dobra, tu mamy wejście. To jest, zobaczcie, taką ciekawostkę właśnie, że jeżeli tu by do jakiegoś wybuchu doszło, to również mamy tutaj te zakrętasy, co na pewno osłabiało ten wybuch i ten, ta fala uderzeniowa miała dużo trudniej, żeby coś tu zniszczyć i żeby dorwać nas. Dobra, muszę porobić troszkę zdjęć. Tutaj niezła ciekawostka. Nie wiem, czy robiono jakąś pozorację czy coś, ale nie wygląda to zbyt fajnie. Wiesz, jeszcze szczerze. Ojejku. Trochę strasznie to wygląda, co? No a tu kibelek. Powiem wam, że przed chwilą prawie zawału serca dostałem. Byłem w tych bunkrach i słyszałem, że ktoś tam chodzi. Jak ktoś się na mnie zaczaił, jak wychodziłem za zakrętu. Wystraszył mnie. Krzyknął mega mocno, ja się cały skuliłem, bo byłem pewien, że dostanę po prostu z tej kulki. No a nie chciałbym w twarz. Nie wiem, czy nie będę musiał przeczekać tu półtorej godziny. Może pójdę sobie chyba na grzyby. No co mam zrobić? Muszę czekać, to sobie chociaż poszperam trochę. Znajduję się na jakimś stanowisku startowym. A tam do środka, do centralnego punktu nie za bardzo mogę wejść. Byłem chwilę, ale wolę uważać. Poszperam sobie w innych miejscach. Bo to jest to właśnie to stanowisko. Właściwie to, co z niego bardziej zostało. No ale widać, że coś jest. Dobra. Spotkałem kolejnych ludzi z gry. Podpowiedzieli mi to miejsce. Nazwali to forty. No pozostałości ceglanych tej murów jeszcze są. O.
Czyżby jakiś mały schron? Może podpora betonowa? Może tak, powiem wam, tu jest zatrzęsienie tych latających kleszczy. Kurde, wszędzie włażą. Idzie oszaleć. Powiem szczerze, że teraz, kiedy miałem chwilę czasu, czekając jakby na to, żeby zakończyli grę, że mógł tam wejść pozwiedzać, stwierdziłem, że tak naprawdę ja chyba większość tych już budowli naziemnych i tych, powiedzmy, podziemnych widziałem. Jedyne co, to pewnie bym miał okazję zerknąć sobie na pozostałości jakichś innych umocowań. Nie chciałbym się tu wymądrzyć. Jedno, czego nie dodałem, tak naprawdę kiedy to powstało i kiedy się tutaj działalność jakby tej bazy rakietowej skończyła. Kiedy powstało, przytoczę wam na dole, bo nie udało mi się tak znaleźć na szybko, ale działało to do roku 90. I obecnie część terenu, która znajduje się tam, jest przejęta przez no nie chcę mówić, bo to zbyt łatwo by można było zlokalizować, ale jest po prostu przejęta i użytkowana w totalnie niemilitarnym charakterze, a ta część została i można sobie tutaj po prostu przyjść. Dzięki wam, że byliście. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Hej.